kolejnak rysryczy woska, dietetyk kliniczny, internetowy poradnik żywieniowej Foodwise. Witam wszystkie mamy, raz jeszcze, i przyszłe mamy, i kobiety, które planują potomstwo, ale jeżeli nie jesteś w tej grupie, ale masz osobę, która planuje, to chciałabym dzisiaj powiedzieć, na co warto zwrócić uwagę. Dlatego, że jak sama byłam przyszłą mamą, to słyszałam bardzo dużo informacji, które napływały z różnych stron do mnie, co suplementować, czego nie suplementować, co mogę jeść w ciąży, czego nie mogę. I gdzieś tam w tym wszystkim, nawet ja, jako dietetyk, zaczęłam się gubić. No, u mnie głównie chodziło o suplementy, ale ja trochę opowiem o tym, co tak naprawdę rzeczywiście nie powinno być jedzone przez kobietę w ciąży i dlaczego. Więc zaczynamy. Drogie mamy, to czego nie powinnyście, przyszłe mamy, czego nie powinnyście jeść w ciąży, to są wszystkie produkty, które mogą być potencjalnym źródłem infekcji. To tych produktów w ciąży jeść nie powinniśmy. Do tych produktów należą niepasteryzowane mleko, sery z niepasteryzowanego mleka. Na przykład takie ser, który jest często robiony z niepasteryzowanego mleka, to jest feta, ale taka prawdziwa feta, bo ta nasza w Polsce to jest głównie z mleka pasteryzowanego. Zawsze taki dopisek jest w składzie danego produktu, czyli czytajmy skład. Jeżeli kupujemy jakiś rodzaj sera, to zwróćmy uwagę, czy jest napisane, że jest to ser z mleka pasteryzowanego. Jeżeli nie, to nie kupujmy tego rodzaju sera, dlatego że może być on źródłem listerii. Listerioza jest to infekcja, jest to choroba, która może przechodzi do płodu i może powodować poronienia czy różne dolegliwości u naszego dziecka. Dlatego lepiej jakby omijać szerokim łukiem takie produkty. Kolejnym produktem są sery pleśniowe. Nawet jeżeli są z mleka pasteryzowanego, to jak sama nazwa mówi, narasta na nich pleśń. My nie wiemy, co to jest za pleśń. My nie wiemy, czy się nie zaczęła też tam rozwijać pleśń chorobotwórcza. Dlatego takich serów mama w ciąży jeść nie powinna. Kobieta w ciąży jeść nie powinna. Kolejnym produktem, na który należy bardzo zwracać uwagę i którego nie należy spożywać, to jest oczywiście surowe mięso, a więc zapominamy o tatarze, ale również stek krwisty czy półkrwisty odpada. Mięso mamy spożywać dobrze ugotowane, czy upieczone, czy usmażone, bez części mięsa surowego. Jeżeli lubicie steki półkrwiste, ale to niestety musicie o nich zapomnieć na czas ciąży. Kolejna rzecz to są surowe ryby. I tu pojawia się sushi. Natomiast warto zwrócić uwagę, że nie każde sushi jest surowych ryb. Dlatego to, co powinniśmy wyeliminować, to sushi, które zawiera tą surową rybę. Ale możemy śmiało postawić na sushi, które jest z ryb grillowanych, czy pieczonych, czy z samymi warzywami. Wędzenie. Produkty, które są wędzone na zimno, również nie powinny być spożywane przez przyszłe mamy. W związku z tym łosoś wędzony na zimno odpada. Możemy postawić na produkty wędzone na ciepło. I kolejnym produktem, który powinien zniknąć z naszej diety, a raczej grupą produktów, są produkty, które już nie powodują infekcji, ale nie są przebadane, w szczególności na kobietach w ciąży, ponieważ komisje bioetyczne niekoniecznie się zgadzają na takie badania. Może to i słusznie. W związku z tym powinniśmy eliminować je z diety. Mówię tutaj o żywności wysoko przetworzonej, czyli różnych dodatkach do potraw, typu gotowe mieszanki przyprawowe, typu jakieś kostki do zup, żywność taka instant, czyli sosy gotowe, zupki tak zwane chińskie, jakieś gorące kubki, ale również żywność typu fast food, żywność gdzieś robiona, jakby produkowana też z półproduktów, tak? Czyli
Czasami można zobaczyć budkę z zapiekankami, a pani wyjmuje zapiekankę z takiego foliowego torebeczki na przykład. To jest gotowa żywność, tak? My nie wiemy, co w niej jest. No i oczywiście taka żywność, której nie znamy pochodzenia. Jeżeli jemy truskawki, jeżeli jemy owoce inne, polskie, nie kupujmy jej od pani, która stoi przy drodze, bo po pierwsze my nie wiemy, skąd ona ma tą żywność, po drugie wszystkie te samochody, które właśnie przejechały obok tego jedzenia, produkują spaliny, które się unoszą w powietrzu i bardzo fajnie i łatwo odkładają się na tych warzywach i owocach, czyli coś, co ma być dla nas dobre, może być dla nas potencjalnie groźne. I jeszcze jedna rzecz to ryby. Pamiętajmy o tym, że ryby mogą być zanieczyszczone rtęcią i innymi metalami ciężkimi. Dlatego kupując ryby, wybierajmy te, które są z mórz czystych, oceanów, absolutnie nie ryby hodowlane. Możemy też postawić na ryby słodkowodne, na przykład taki pstrąg, który jest dość czystą rybą. I na koniec chciałam też zwrócić uwagę na to, że przede wszystkim w naszej diecie ważna jest różnorodność i sposób przygotowywania tych posiłków. Nie musicie rezygnować z surowizny, natomiast pamiętajcie, żeby dobrze mieć warzywa i owoce. Do mięsa powinniście mieć osobną deskę w domu, do ryby osobną, do warzyw i owoców osobną i do chleba osobną. Warto zwrócić na to uwagę. Dlatego, że wyobraźcie sobie, że kroicie surowe mięso na desce do chleba. W pory tej deski wchodzą różne bakterie, które są w tym mięsie, które znikną pod wpływem wysokiej temperatury, jak będziemy smażyć czy piec to mięso. Natomiast na tej desce zostaną, a później pokroimy chlebek, wejdą w chlebek i mamy gwarantowane zakażenie. Ja wiem, że to się wydaje dziwne. To nie o to chodzi, żebyśmy mieli nagle w kuchni laboratorium. Natomiast zwróćmy uwagę, bo to są takie proste sprawy, proste rzeczy, które mogą mieć wpływ na nasze zdrowie. I pamiętajmy o tym, że często przy takich infekcjach w ciąży jest tak, że my nie mamy żadnych objawów, a cała infekcja przechodzi do płodu. Więc dbając o zdrowie swoje i swojego dziecka, postawcie przede wszystkim na dokładne mycie, używanie różnych desek i kupowanie żywności ze znanego źródła. Dziękuję.